Piąta stacja tego krzyża była 13 grudnia 1981, kiedy wczesnym rankiem przed ogłoszeniem stanu wojennego górnicy bezradni wobec zaaresztowania przewodniczącego Solidarności w nocy o północy przyszli nie tylko z ocieczą do szefa Solidarności, żeby go uwolnić od potencjalnej groźby aresztowania przez ZOMO. Nie tylko zostali pobici, ale tacy zdeterminowani, bezradni, co się staje tej nocy, tak zbrojnie otoczyli budynek na ulicy Wincentego Pola. Na jednym z pięter mieszkał szef Solidarności. Czemu aż tak zbrojne oddziały aresztują jednego człowieka? Co się to dzieje? Nie wiedzieli, co się dzieje i do żadnego pozytywnego wniosku nie doszli. Przyszli więc wczesnym rankiem, przed ogłoszeniem stanu wojennego, do mieszkania, do mnie, na Różyckiego 8, żeby przyszedł im poradzić, co mają robić. Kiedy przyszli tego ranka do mnie i przedstawiali mi, co się to dzieje na tej kopalni od północy, stawiałem sobie pytanie tylko, żeby to odrobinę zrozumieć, czy to jest problem lokalny. I w tym momencie, kiedy z trudem ich słuchałem, bo byłem bardzo, ta noc była dla mnie bardzo krótka, bardzo długo z wikariuszem debatowaliśmy nad losem naszej ojczyzny, tak by to trzeba nazwać. Taki temat mieliśmy, nie wiedząc, że to jest właśnie w przededniu czy przed nocą stanu wojennego. Krótko spałem, więc obudzony nie bardzo byłem zdolny wysłuchać ich do końca ze zrozumieniem, co się stało. Biorę więc aparat telefoniczny i chcę się poradzić mojego biskupa, chociaż była to godzina między 4 a 5 rano. Wiedziałem, że to nieprzyzwoite, ale sytuacja jest wyjątkowa. I kiedy stwierdziłem, że telefon jest głuchy, powiedziałem: panowie, to nie jest problem lokalny, kopalniany. Tu jest jakaś większa sprawa. Poczekajcie, włączę radio, żeby się zorientować, jaki to jest stan ojczyzny. A tu muzyka taneczna i zgłupiałem. Nie rozumiałem w takim razie dalej, co się tej nocy staje. Czy stało? Obiecałem, że zaraz się przygotuję do wyjścia na kopalnię. Idźcie, powiedzcie, że ksiądz przyjdzie. Ale droga od Różyckiego poprzez kościółek samotny w Parku Kościuszki, droga z Parku Kościuszki od Michała do kopalni, to wszystko przynajmniej 40 minut kosztuje, więc powiedziałem: bądźcie cierpliwi, ja dotrę, tylko się zapakuję w co trzeba, muszę sam kościółek otworzyć w nocy, to trochę potrwa, bądźcie cierpliwi, przyjdę. Przyjdę na pewno. Jak byłem na ewangelizacji, jak byłem na duchowym przygotowaniu, jak świętowałem z wami Barbarę przez 3 dni, tak należy się, żebym do was przyszedł, skoro księdza szukacie i pytacie o radę. Jest zresztą niedziela. Będziemy szukać światła w Słowie Bożym. Przeczytam Ewangelię, przeczytam pierwsze czytanie. Przygotujcie ludzi. Może to będzie właśnie najlepsza forma szukania rady, światła pośród tej ciemnej nocy. No i tak z tą obietnicą dotrwałem do 5:10. Pomyślałem, lepiej mi się spóźnić na kopalnię, a wiedzieć przynajmniej, co się stało tej nocy, niż zgadywać niepewny los. Wytrwałem więc do 6:00 rano, gdzie speaker powiada, za chwilę przemówi generał Jaruzelski, dzisiejszy dzień wejdzie do historii. Wziąłem więc kajecik, pióro i szybko, już cały ubrany w płaszcz do wyjścia na kopalnię, siadłem do fotelu i zrobiłem sobie dokładne streszczenie przemówienia Jaruzelskiego. 3 rzeczy podkreśliłem sobie, idąc na kopalnię z tym brykiem. Pierwsza rzecz, że jest jakiś stan wojenny, którym pan Jaruzelski prosi, żeby się nie przelała ani jedna kropla krwi. A ja tymczasem z relacji 3 górników dowiedziałem się, że jeden już jest obandażowany, poszedł z ocieczą
do mieszkania przewodniczącego Solidarności i niestety na jego głowie chyba tych kropel krwi nie da się już policzyć. Jak to wygląda dzisiaj w całej Polsce? O, panie generale, już pan nie policzy tej skrzywdzonej, tego skrzywdzonego losu swojego narodu. Już pan jest przestępcą, pomyślałem sobie. Ale te policzenie kropel krwi podkreśliłem. Pierwsze jednak, co podkreśliłem, to oświadczenie pana Jaruzelskiego, że Kościół ma te same prawa w stanie wojennym, jakie miał przed stanem wojennym. Więc skoro byłem na kopalni przed stanem wojennym raz i drugi z rekolekcjami, ze śpiewami, z modlitwą, idę legalnie na tą kopalnię, podkreśliłem. I trzecia rzecz, że są tej nocy internowani zarówno liderzy Solidarności, jak i niektórzy liderzy partyjni, ponieważ mój dom sąsiadował przez płot z Edwardem Gierkiem, z wicepremierem Pyką i z wojewodą Legomskim. Spojrzałem w tyły domu w kierunku parku i stwierdziłem, że tam był full light, że tam się okna świeciły, czyli niektórych z tych trzech wywieziono, pana Gierka też. No i z tym brychem idę na tą kopalnię. Ktoś przemówił, witając księdza, jest niedziela, ksiądz przyszedł nam dać radę, uważa, że tą radą będzie dla nas liturgia trzeciej niedzieli Adwentu, w której ksiądz do nas też przemówi. Nikt nie zatrzymał przez tą bramę, wręcz widziałem, że ci, którzy próbowali wychodzić, zatrzymali się i wrócili do łaźni łańcuszkowej, bo to jednak było z pewnym poślizgiem. Ktoś tam z nich zawołał, ksiądz przyszedł, chodźmy razem. I ci, którzy próbowali już wyjść, wracali do tej łaźni łańcuszkowej. Było to dla mnie miejsce, dla mnie bardzo atrakcyjne. Nigdy w takich warunkach nie odprawiałem. Widziałem, że stół był, że stał ten krzyż. I to była ta piąta bodaj stacja krzyża, które nazywali górnicy krzyżem misyjnym. Już piąta jego misja w łaźni łańcuszkowi, towarzyszy mszy świętej w godzinę stanu wojennego. Liturgia trzeciej niedzieli Adwentu paradoksalnie do sytuacji narodowo-społecznej mówi: radujcie się w Panu. Nie bardzo to było adekwatne, jak nam się wydawało. Byliśmy wszyscy smutni, przerażeni, co nas czeka. Ale w Ewangelii było bardzo ważne pytanie, które kierował lud żydowski do Jana Chrzciciela. Kim ty jesteś? Czy ty jesteś tym oczekiwanym Zbawicielem człowieka? Jan mówi, ja nawet nie mogę Mesjaszowi rzemyków u sandałów zawiązać. Nie jestem godzien do takiej posługi. Dopiero jest w drzwiach, jest blisko Zbawiciel. Na podstawie tej Ewangelii postawiłem sobie temat tego rozważania, homilii, kto może być Zbawicielem człowieka. Dlaczego Jan nie widział tej możliwości w sobie, bo był tylko człowiekiem. A kto jest Zbawicielem naszym? Ten, który nie tylko jest człowiekiem, bo stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego w łonie Maryi, ale sam jest odwiecznym Bogiem. Takiego mamy Mesjasza, Zbawiciela, ten, który nas wyzwala z największego wewnętrznego zakłamania, który wie, co odnosi się do człowieka i wie, co się odnosi do Pana Boga. Ta jedność, ten autorytet Chrystusa jest dla nas światłem na każdą ludzką sytuację i na naszą ludzką sytuację kopalni Wujek i na los stanu wojennego rodaków, Polaków. Musimy w Chrystusie szukać światła. Na końcu po mszy świętej zwykle daję jakąś myśl przewodnią przed błogosławieństwem, ale jeśli zawsze w praktyce robiłem to w oparciu o liturgię słowa, tym razem powiedziałem, panowie, mam was pobłogosławić po tej mszy świętej. I zwykle daję jakiś cytat z Pisma Świętego, ale dzisiaj zmieniam to. Patrzę na te dwa napisy, które przed sobą widzę w tej łaźni. Jeden nazywa się Zachowaj czystość, drugi Palenie wzbronione. Posłuchajcie. Zachowaj czystość myśli.
o nikim źle nie myśl. Co było twoją fundamentem twojej wczorajszej czystości sumienia, przekonaniem wewnętrznym, co było wczoraj twoją prawdą, musi pozostać prawdą i dzisiaj. Nie pozwól sobie zamącić twoich myśli tym, co zewnętrznie zaistniało w Polsce. Ty nie musisz nosić w sobie stanu wojennego. Ty możesz być w sercu wolny. Zachowaj czystość myśli. I drugie, palenie wzbronione. Panowie, nikogo nie palcie. Pan Jezus potępił grzech, ale nigdy nie potępiał grzeszników. Pan jest przyszedł do grzeszników, aby go wyzwolić, aby uświadomić mu, że zło jest przeciwko, że grzech jest przeciwko człowiekowi. I Chrystus, pozbawiając nas grzechu, odpuszczając nam grzechy, czyni nas wolnymi. Panowie, palenie wzbronione, nikogo nie palcie. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. I po tym błogosławieństwie zostałem zaproszony przez dyżurującego wtedy dyrektora kościelnego na herbatę, na kawę. I tam przy tej kawie siedząc słyszę telefon, który dostał dyrektor. Panie dyrektorze, górnicy się rozchodzą do domów. Taki triumf jak gdyby. Msza Święta pomaga im zrozumieć, że muszą się najpierw wyspać, bo tylko w organizmie wyspanym, zdrowym można mądre decyzje podejmować. I to był taki pierwszy sygnał pozytywny, że obecność księdza i tej mszy świętej dała im rozsądny wniosek wyciągnąć, że muszą się najpierw wyspać i rozglądnąć, co się stało, zmądrzeć po drodze. Czy będzie na drugi dzień podobna sytuacja, tego nie wiedziałem. Dochodziły do nas wieści, jak się rozpoczyna pacyfikacja na Śląsku, jak gonili górników kopalni Wujek aż do kościoła Matki Bożej Różańcowej, jak się odbyła pacyfikacja na Staszicu, że walili pałami w domu górnika ludzi, którzy spali po nocnej zmianie. Zdarzyło się tam, że brat brata bił, bo jeden brat był w ZOMO, a drugi brat był po nocnej zmianie. Te sceny do mnie dochodziły. Mieszkam pośród rodzin górniczych, więc oni wiedzieli, co się dzieje. Zresztą poczta ta nieoficjalna była sprawna, szybko wieści przekazywano. Tym niemniej na drugi dzień pod wieczór 14 grudnia znowu górnicy przyszli do kościółka Michała, mieliśmy mszę roradnią. Proszę księdza, bardzo znów jesteśmy niespokojni. Czy może ksiądz przyjść nas znów uspokoić? Ta formuła mi się zawsze podobała. Oni nie przychodzili, abym ich do jakiejś wojny zagrzewał, ale przychodzili prosić o modlitwę, która im da pokój wewnętrzny. Czy ksiądz może nas przyjść znów uspokoić? Ta formuła mi się za każdym razem podobała. Jest godna czci tych ludzi, że ich nie cechowało awanturnictwo, jak to potem 16 wieczorny dziennik telewizyjny podawał. Jacyś wichrzyciele władzy ludowej, czy jeszcze tam jakoś inaczej formułował to dziennik wieczorny. Nie, to byli ludzie zatroskani o los swój, los narodu, o los zakładu pracy. Nie było w nich wichrzycielstwa. Oni byli zainteresowani rozsądnym wnioskowaniem stanu wojennego, którym trzeba wyprowadzić dobro. Z każdym dniem narastała atmosfera napięcia, z każdym dniem przybywało szczegółów, jak postępują ZOMowcy w różnych miejscach, w zakładach pracy Śląska. Dochodziły te szczegóły do nas, do mnie też. Zawsze stawiałem sobie pytanie, kiedy przyjdzie kolej na kopalnię Wujek, bo wszyscy byli świadomi, że się nie odbędzie to pokojowo, bowiem to, co charakteryzowało górników, to przekonanie, że jeśli na teren kopalni wjedzie wojsko, z wojskiem nie będą walczyć.
rozumieją, że stan wojny rządzi się takimi prawami, chciałby się powiedzieć, nieludzkimi, że nieludzką rzeczą byłoby stawiać opór wojsku. Natomiast przed zomowcami zakładu będziemy bronić. Nie jesteśmy przestępcami. Milicja nie ma władzy nad kopalnią. Przyznam szczerze, że mi się ta szlachetność górników podobała. Ona pokazywała szacunek dla realnego stanu, którego by nie chcieli, który nie spowodowali, stan wojenny, ale równocześnie rozróżnienie między władzą wojskową a władzą milicyjną. Faktycznie milicja tropi przestępców. My nie jesteśmy przestępcami. My jesteśmy ludźmi współodpowiedzialnymi za kopalnię. Nie jesteśmy tu przestępcami. Przed milicją zakładu będziemy bronić. Ta formuła u nich rosła. I dlatego słysząc, że to zomowcy wkraczają na teren zakładów pracy, zaczęli się zbrojnie przygotowywać do obrony. Kiedy przyszedł wtorek, sytuacja napięcia była już tak wielka, że spodziewaliśmy się, że nawet pacyfikacja nastąpi już w tym dniu, w trzecim dniu stanu wojennego, 15. Ja jednak przyznam szczerze, że tego dnia, wtorek 15, w trzecim tygodniu Adwentu, czytając rano Ewangelię w kościółku świętego Michała dla grupki parafian, przeraziłem się o dziwo dobrą nowiną, jaka jest zawsze w Ewangelii. Spodziewałem się w perspektywie, jeśli nie nastąpi pacyfikacja za dnia 15 grudnia 81 na kopalni Wujek, spodziewałem się zawołania mnie znów górników, abym przyszedł i uspokoić. Szedłem z tą myślą od porany Ewangelii w pewnym lęku, a nawet wielkim lęku. Bo starałem się iść na kopalnię zawsze z Ewangelią dnia. Nie dobierałem sobie czytań na tę sytuację. Uważałem, że to, co Pan Bóg daje nam w tym dniu przez swoje słowo, jest światłem potrzebnym i tej sytuacji, w jakiej ja się znajduję. Tymczasem w Ewangelii jest przypowieść o ojcu, który mając dwóch synów, posyła ich do pracy. Jeden mówi, tak, tato, pójdę, ale nie poszedł. A drugi powiedział, nie chce mi się iść do pracy. Ale potem się zastanowił i poszedł. I szczerze powiedziawszy, Ewangelia się na tym kończy. Ja mając tę świadomość od rana, po porannym szybko siłku Michała, że mogę dzisiaj wieczorem odprawić z górnikami strajkującymi od 3 dni, być zobowiązany do przeczytania Ewangelii o tych, co mieli iść do pracy, a nie poszli. Na różny sposób do tej Ewangelii za dnia przystępowałem, myślałem, modliłem się, jakie tu jest świat dla górników, którzy przecież trzeci dzień nie pracują. No bo mają ku temu rację. Nie da się pracować w stanie wojennym, który narzuca im system zniewolenia. Oni nie chcą pracować przymuszeni. Stare przysłowie łacińskie mówi, że inter arma tacent musa, że w czasie wojny milczą muzy. Nie gra się filmów, nie gra się w teatrze, nie chodzi się na rozrywki. W czasie wojny to ustaje. Tak samo tu w stanie wojennym trudno pracować w takich warunkach, więc ich niepodejmowanie pracy rozumiałem. Ale Ewangelia mówi o takim drugim, co nie szedł do pracy, ale się zastanowił i poszedł. Jakie racje przemawiają za tym, że w trzecim dniu dochodzimy do wniosku, że może trzeba wrócić do pracy. I nie znalazłem żadnej pociechy w tym słowie, ani w tej aktualnej sytuacji. Kiedy więc wieczorem, po raz trzeci, znajomi mi górnicy przyszli do kościółka, po mszy wieczornej, proszę księdza, dzisiaj jest jeszcze gorzej niż wczoraj. Bardzo napięci jesteśmy. Czy może ksiądz przyjść znów nas uspokoić?
odpowiedziałem, byłem wczoraj, byłem codziennie, wy jesteście gotowi do tego czuwania, dlaczego miałbym nie być z wami? Więc poszedłem. Poszedłem, ale całą drogą przez park, aż zbliżyłem się do łaźni łańcuszkowej, szedłem w lęku przed Ewangelią. Jak ja im wytłumaczę, że ten drugi młodzieniec, któremu się nie chciało pracować tam z jakichś powodów, jednak się zastanowił, poszedł do pracy. I taki struchlały przed odpowiedzialnością za Słowo Boże, wchodzę do łaźni łańcuszkowej i stwierdzam, że nie ma stołu, na który wczoraj, przedwczoraj odprawiałem Eucharystię dla górników. No ale nie mogłem znaleźć aktualnie żadnej bliżej mi znanej twarzy. Zacząłem odmawiać różaniec. Mówię dzisiaj wtorek, Kościół zwykle we wtorki, piątki odmawia bolesną część różańca. Pan Jezus krwią się poci, jest osamotniony w cierpieniu, apostołowie śpią. Jakie to bolesne doświadczenie dla Jezusa, cierpieć samotności. Ale On przez to daje nam dowód, że właśnie nie jesteśmy nigdy sami w cierpieniu. On pierwszy cierpiał niesprawiedliwie. No i zacząłem ten różaniec i po pierwszej dziesiątce różańca po cierpieniu Jezusa w Ogrodzie dostrzegłem znaną mi twarz Adama. Mówię, Adam, ja przyszedłem jak wczoraj, przedwczoraj ze mszą świętą, nie ma stołu. Proszę księdza, sytuacja jest tak napięta, że w każdej chwili mogą wtargnąć zamówcy. Msza mogłaby bardzo ucierpieć. I wtedy zrozumiałem, nie ma mszy, nie będzie czytania Ewangelii, nie będzie Ewangelii, nie będzie homilii o tych dwóch, co to nie chcieli iść do pracy, czy mieli iść do pracy. I kamień spadł mi z serca z tego powodu, że nie będę musiał tłumaczyć trudnej Ewangelii o pójściu do pracy. Do dzisiaj nie wiem, czy ta ewentualna homilia o pójściu do pracy zmieniłaby przebieg strajku. Nie wiem, chyba dopiero na sądzie ostatecznym się dowiemy, czy by to było, gdyby była msza święta, jakimś przełomem, czy by zrozumieli, że są sytuacje, w których pracę trzeba podjąć, bo jest zbyt niebezpiecznie. Nie wiem. Nie wiem. Wiem tylko, że różańca nie dokończyliśmy. Brakło jednej zdrowaś Maryjo, jednej zdrowaści różańca, bowiem po 49 rozległo się głośne chłopy jadą. I wszyscy się rozprysnęli, można by powiedzieć, z tej łaźni łańcuszkowej na swoje stanowiska obronne. Ja się dostałem do sąsiedniej jakiejś kanciapy, w której zauważyłem wysokie sztaple kromek chleba, kanapek. Patrzyłem z litością na te drzwi wejściowe, które tam były cieniutkie i mówię, panie, ZOMO to końcem buta wywala takie drzwi. No wiem, księżoczku, ale nie mógłby włoskaj schować. No więc zostałem tam i modliłem się dalej. Za niedługo, nie wiem za ile. Absolutnie nie wiem za ile, 10, 15 minut. Wtargnęło kilku górników, jeden krępy, widzę go jeszcze w oczach, z kosturem w ręku, a ksiądz nam obiecał absolucję generalną. W danej chwili nie myślałem o tym, co ten człowiek mówi, tylko oczywiście kończy się msza i nabożeństwo błogosławieństwem. Więc wyszedłem, mówię, no to dobrze, pobłogosławię was tym absolucją generalną. Nie, nie tu, nie tu, na zewnątrz. Nie wyprowadzili mnie na zewnątrz. Mam w pamięci właśnie takie usypisko lodu i śniegu na takim małym wzniesieniu. Piąłem się na to i mówiłem, że jestem proszony o zakończenie tego wspólnego nabożeństwa różańcowego błogosławieństwem końcowym, absolucją generalną. Zbudźmy akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny. Miłości, Boże Ojcze, nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. Akt żalu, akt żałuję zamiast złości. Jeszcze dodałem parę wezwań. Jezu, ufam Tobie. Jezu, kocham Ciebie. I udzieliłem absolucji generalnej w języku łacińskim.
bo w takich trudnych chwilach życia łatwo się posłużyć tekstami, które wbiliśmy na pamięć w czasach studiów, w czasach kończących seminarium duchowne, tuż przed święceniami i po udzieleniu tej absolucji, która jest absolucją na godzinę śmierci. Byłem świadomy, że odchodzę ze spełnionego obowiązku, ale o śmierci naprawdę nie myślałem, ani ja, ani nikt z górników, ale o błogosławieństwie umacniającym ludzi do bronienia tych wartości, które bronić trzeba. Wyprowadzili mnie z kopalni, odprowadzili do domu na Ruskiego 8. I tak myślałem, że się moja posługa skończyła. Ale za jakieś 2 godziny, siedząc jeszcze u sąsiadów, szukałem jakiegoś odprężenia. Straciłem uśmiech w tych dniach stanu wojennego, niechęć do żartów. Były mi to ciężkie dni, nawet sąsiedzi z natury usposobienia bardzo pogodnego nie umieli mnie rozbawić. I w pewnym momencie członek tej rodziny mówi: księże proboszczu, jakaś milicja chodzi przy księdza domu. Ale za chwilę wrócił, to chyba jednak nie milicja, to biały hełm. Zerknąłem, odkryłem, że to jest pan Matyka, przecież w dozorze pracował, więc miał biały hełm. Przyjechałem, proszę księdza, chociaż nie wierzę w tą misję, od dyrekcji. Oni mnie prosili, że mam księdza przywieźć, bo oni jeszcze chcą mnie do czegoś zachęcić. Pojechałem z panem Matyką na rozmowę z dyrekcją. W dyrekcji przedłożyli mi perspektywę tego, co się stać może za chwilę z górnikami. I zachęta dyrekcji była prosta. Niech ksiądz jeszcze raz idzie i powie im, co ich czeka. Na to odpowiedziałem, że ja wszystko, co mogłem zrobić, zrobiłem. Do mnie nie należy zachęcić ich albo zniechęcić ich do strajku. To jest ich decyzja. Do mnie jako kapłana należy poprzez modlitwę, moją i ich modlitwę wspólną, doprowadzić ich do takiego stanu wewnętrznego, w którym podejmą najrozsądniejszą decyzję. I muszę wam, panowie dyrektorzy, powiedzieć, że ich formuła zawsze brzmi tak samo. Niech ksiądz przyjdzie nas uspokoić. I oni mówią, jak wejdzie wojsko, nie będziemy stawiać oporu. Jak wejdzie milicja, będziemy z zachodu przed nimi bronić. My nie jesteśmy przestępcami. I ta formuła jest godna czci. Niech ksiądz przyjdzie nas uspokoić. Muszę wam powiedzieć, że ja swoją misję kapłańską tak rozumiem, że gdyby mnie zawołała druga strona barykady, bo też nie wiedzą, jaką decyzję podjąć, i potrzebują też wsparcia modlitewnego księdza, nie miałbym wyboru. Musiałbym i na drugą stronę barykady wejść i modlić się z tymi zomowcami. Ale póki co takiej formuły nie słyszałem z drugiej strony. Jestem więc po stronie tych, z którymi całymi miesiącami jestem. W jedności wiary, w jedności frontu walki o wolność. Więc bardzo chętnie przychodzę. W pewnym momencie dalszy ciąg tej rozmowy z dyrekcją przeszedł na analogię historyczną, o sens i bezsens powstań. O, wtedy się żachnąłem. Powiedział: o nie, panowie, dla mnie wszystkie powstania to wielki skarb w historii naszego narodu. Polacy nie byli nigdy tchórzami. Umieliśmy bronić wartości, nawet kiedy trzeba płacić za to najwyższą cenę. Kiedy ja idę przez Warszawę i widzę te liczne, niepoliczalne prawie ołtarzyki przy ulicy, gdzie się palą świece, gdzie jest tabliczka upamiętniająca, tu zginęli tacy a tacy, to ja jestem pełen czci, szacunku dla moich rodaków. Ja się nie piszę za teorią o bezsensie powstań. No, wtedy powiedzieli: no tak, proszę księdza, zdaje się, że już nie mamy sobie o czym więcej nic do powiedzenia. No i wyjechałem odwieziony znów tym samym samochodem dyrekcji kopalnianej. I to była noc 15 na 16. Grubo później, ileś tam miesięcy, dowiedziałem się, że faktycznie
kiedy była ta panika, chłopy jadą, faktycznie była zaplanowana pacyfikacja tego wieczoru, ale dowiedzieli się ci prowadzący, jaki pan pułkownik Baranowski, zuchwale szczycił się, że to nie tam żaden Bolczek czy jego modlitwa powstrzymała nas przed pacyfikacją. To ja zadecydowałem. Skoro się w tym czasie modlili, tośmy się wycofali. To słyszałem pośrednio z ust księży, którzy byli na rozmowach przed Bożym Narodzeniem we władzach wojskowych miasta Katowice, aby uprosić, żeby Wigilia była wolna od przepisów stanu wojennego, żeby ludzie mogli iść na pasterkę.